Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Jsem rád, že i přes dnešní veliké horko jste se tady shromáždili v poměrně velkém počtu a ještě raději jsem, že mohu představit polského spisovatele a novináře, autora reportážních a prozaických svazků Michała Olszewskiego. Dzień dobry. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád. Ano. Michał Olszewski je také rád, že se tady s vámi vidí. Já bych řekl na úvod pár faktografických dat o jeho životě, o jeho tvorbě, abyste tak nějak byli v obraze, až poté bude číst ukázku ze své tvorby. Michał Olszewski se narodil v roce 1977 ve městě Elk. Město Elk leží v severovýchodním Polsku v poněkud odlehlé, ale velice půvabné krajině takzvaných Mazur. Kdo znáte Mazurská jezera, tak víte, o čem hovořím. Michał studoval v Krakově na Jagiellonské univerzitě polonistiku a následně nastoupil jako novinář do redakce významných, možná takových nejznámějších nebo nejslavnějších polských novin Gazeta Wyborcza. Jistě jste, kdo se zajímáte trochu o Polsko a polský kontext, také o těchto novinách slyšeli. Později působil jako vedoucí reportážní sekce nebo reportážního oddělení časopisu Týdeník pro všechny a nyní je šéfredaktorem krakovské redakce nebo krakovského vydání těch zmíněných novin Gazeta Wyborcza. Pokud jde o jeho tvorbu, tak publikovat knižně začal v roce 2003, kdy vydal svazek povídek s názvem Do Amsterdamu. Následovala v roce 2005 kniha Chvalče Wonky Umayone, což by se do češtiny dalo převést jako Chvalte rozkvetlé lučiny. V roce 2009 pak třetí knihu prozaickou zvanou Loutech. Obdržel nebo byl nominován na četné literární a reportážní ceny. Mimo jiné v roce 2011 na asi nejprestižnější a takovou nejznámější polskou literární cenu Nike, polsky tedy Nike, za svou knihu Zapisky na biletách, která vyšla v roce 2010. To by se dalo přeložit asi jako Poznámky na jízdenkách. Je to tedy svazek takových reportáží a dojmů z cest po Polsku. Jeho ovšem největším úspěchem byl zisk ceny Ryszarda Kapuścińskiego, kterou obdržel v loňském roce, tedy v roce 2015, a to za knihu Najlepšie buty na švěče, což je tedy jeho nejnovější kniha, vyšla v roce 2014 a je to výbor jeho reportážních textů týkající se různých fenoménů polské skutečnosti. Tvorba Michała Olszewskiego pojednává, kdybych to měl nějak tak obecněji charakterizovat, o věcech, které jsou zdánlivě takové běžné, obvyklé, možná až takové nevýrazné, že si jich třeba běžně nevšimneme, někdy by se řeklo třeba i marginální. Ovšem o těchto záležitostech pojednává jednak velice originálním způsobem, čili vlastně nás upozorní na řadu věcí, kterých si třeba běžně všímáme a tak nějak o nich každý ví, ale přeci jen lze na nich objevit a odkrýt lecos takového, řekněme, nesamozřejmého. Druhý takový výrazný rys Michałově tvorby je to, že si vybírá témata, která nějakým způsobem zraňují, když to tak řeknu, která se týkají problematických, palčivých míst polské skutečnosti, a nejen tedy polské, některé jeho texty se týkají širšího kontextu. Já jsem si tady vypsal několik citátů, které bych vám rád přečetl. Ano, v jednom ze svých článků napsal,
Polsko směřuje k lepším zítřkům a zároveň se rozpadá v prach. Hrdě pozvedá hlavu a současně se brodí po kolena v bahně. V jiném textu pak napsal: po tradičních ukazatelích, jakými byla víra, rodina a vlastenectví, zůstaly v zemi prázdné díry, které musím vyplnit sám, ačkoliv mě nikdo práci tohoto druhu nikdy nenaučil. Pak jsem si zde ještě na závěr svého krátkého úvodu vypsal zajímavý citát z rozhovoru s Konradem Štigelem, kde Michal uvedl: novinář má vyvlékat na povrch věci, které byly zavlečeny pod povrch. Je prostředníkem mezi místy, kde něco nehraje, něco tísní, něco bolí, a společností, která by se o tom měla dozvědět. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo autorovi. Dzień dobry państwu. Słychać mnie, tak? Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania się z państwem. Dobrý den. Velice děkuji za pozvání a za možnost, že se s vámi mohu setkat. Jestem pierwszy raz w Brnie. Już wiem, że jest to fantastyczne miasto i nie jest to żadna próba przypodobania się państwu, tylko tutaj kolega Martin przeciągnął mnie przez kilka fantastycznych i chyba nieznanych polskim turystom miejsc, takich jak Masarykowa Czetwert na przykład. Takže jsem v Brně sice poprvé, ale už teď vám mohu říci, že to je moc krásné město, a neříkám to proto, abych vám tady pochleboval, protože jste asi většinou z Brna, ale proto, že jsme si tedy, to teďka dořeknu já, udělali procházku po místech, která jsou možná méně známá třeba pro většinu turistů nebo většinu polských turistů, jako je například Masarykova čtvrť. Že o basaně nevzpomne na Gůře. A že se mi velice líbilo taky koupaliště na Kraví hoře. Byłem skorzystałem w każdym razie. Byl jsem tam a využil jsem jeho služeb. Proszę państwa, bo myśmy mieli taki pomysł, żeby przeczytać dwa teksty, ale one wydaje się będą zbyt długie, w związku z tym ja postanowiłem, że wybierzemy jeden z nich. Czyli původní nápad byl, že bychom přečetli dva texty, dvě reportáže, ale nakonec se ukázalo, že by to asi bylo příliš dlouhé a proto jsme se rozhodli nakonec přečíst pouze jediný text. Bo nie jest moim celem, żebyście państwo umarli ze zmęczenia. Ano, není mým cílem, abyste tady umřeli únavou. I wybrałem taki tekst Armada, który jakoś nawiązuje trochę do tego hiszpańskiego wątku spotkań w Brnie. Vybral jsem takový text, který se jmenuje Armáda a trochu souvisí s tím španělským tématem nebo španělským prvkem měsíce autorského čtení tady v Brně. To nie jest klasyczny reportaż, tylko raczej forma takiej wypowiedzi z pogranicza reportażu i literatury pięknej. Není to úplně klasická reportáž, je to spíše takový žánr na pomezí mezi reportáží a beletrií. Ale pomyślałem, že warto, že chciałbym, żeby się państwo z tym textem zapoznali, ponieważ wydaje się, że dotyczy w jakiejś mierze on nas wszystkich. Ale říkal jsem si, že by bylo vhodné a cenné, kdybyste se s tímto textem mohli seznámit, protože se určitým způsobem týká nás všech. Armada. Mojito, señor. No, gracias. To mogą być Syryjczycy, powiedziałem ze znawstwem. Po tej ich tragedii rozlali się wokół Morza Śródziemnego, biedacy. Podobno milion uchodźców, wyobrażasz sobie? Pokiwała głową. Siedziałem kolejny raz w tym samym miejscu. Po kresce horyzontu przesuwały się statki wielkie jak domy. Niektóre z nich odbijały w prawo i, nabierając monumentalnych kształtów, zawijały na redzie portu towarowego. Bliżej brzegu grupa półnagich mimo pogody Posejdonów wiosłowała w skupieniu na szerokich deskach. Albo Libijczycy. Tamto dopiero jest hardkor. Przylecieliśmy tu po sezonie, żeby odpocząć choć przez chwilę od kraju rodzinnego. W samolocie z uwagą obserwowałem szczęście męskiej części klasy średniej zmierzającej na narty do Andory. Dobrze wypici już na wejściu, mimo że w sile wieku zachowywali się niczym szczawie na licealnej wycieczce. Łoili burbona z kolą, klejąc durnia przed stewardessą. Ten w niebieskiej koszulce, szpakowaty z lekkim zezem, napierdolił się do szpiku kości.
Wstał, kiedy samolot schodził do lądowania i mimo błagań personelu ruszył po omacku w kierunku zamkniętego kibla. Byłem przekonany, że wyjmie narzędzie i odda mocz na drzwi, ale dzielnie wytrzymał. Śmiechom nie było końca. Kokos, kokos, gracias, no. Siedziałem kolejny raz na wymarzonym piachu, na chwilę poza czasem lokalnym. Daleko od siebie, od wszystkich tych mieszczańskich dramatów, które niepostrzeżenie stały się również moim udziałem. Niespłaconych długów, kredytów, przedwczesnego znużenia, wyczerpujących walk o miejsce parkingowe pod sobotnią Ikeą. Chwilę wcześniej jedliśmy w zapyziałej knajpie dla lokalsów smażonego kalmara w sosie czosnkowym i była to podróż z gatunku tych, które później wracają po wielokroć w nieoczekiwanych momentach, jak kotwica i ukojenie. Właściciel przyniósł polski przewodnik z zakreślonym hymnem pochwalnym na swoją cześć, a na do widzenia polał jeszcze likieru cytrynowego i klepnął mnie w plecy, co oznaczało, że zapłaciliśmy wystarczająco dużo. Kiedy wróciłem tam po kwadransie, żeby się odlać, nie pamiętał już, kim jestem, ale nie przeszkadzało mi to w najmniejszym stopniu. Takie były reguły, akceptowałem je bez zastrzeżeń. Zamówić, zjeść, uśmiechnąć się, zostawić napiwek. Kokos, kokos maybe, senior? No. Syria, co tam się dzieje? Wszystko przez Syrię. A podobno jest takie miasteczko w Portugalii, gdzie tylko górne piętra należą do lokalsów. Cała reszta to Angola i Senegal. A kiedyś to miasteczko było ulubionym celem wypraw zamożnych Portugalczyków. A teraz nie przyjeżdżają. Chyba, że chcą stracić portfel albo zęby. Jak się nazywa to miasteczko? Ożywiła się nagle M, jakby chciała tam nie wiadomo dlaczego pojechać. Nie pamiętam, ale mogę sprawdzić. Przepłynęła pomarańczowa motorówka Straży Przybrzeżnej. Posejdony zbliżały się do brzegu. To byli dobrze zbudowani mężczyźni, niektórzy rudzi i z lokami, archetypiczni. Zdaje się, że dumni synowie Albiono. Uprawiali paddleboarding, modną od kilku lat rozrywkę. Wypożyczenie deski z wiosłem kosztowało 20 euro za godzinę. Musieli cholernie marznąć bez pianek, ale ich twarze pozostawały niewzruszone, jak gdyby zimno i wyraźny ubytek w portfelu nie sprawiały na nich najmniejszego wrażenia. Próbowałem przedrzeć się wzrokiem za horyzont, wyobrażając sobie leniwie i bez szczególnego bólu, jak za horyzontem kołysze się na falach armada nędznych kutrów, łupin, pontonów wypełnionych po brzegi ludźmi w kolorowych kurtkach, jak czeka, aż zajdzie słońce, żeby wstydliwie wylądować na upragnionym brzegu. Wiedziałem, że mają ze sobą pieniądze poupychane w torebkach z zapięciem strunowym. Wiedziałem, że mają grube folie, którymi można owinąć się w nocy na plaży. Były tam małe dzieci, bezbronne kobiety. Mężczyźni palili wilgotne papierosy, patrząc z zadumą w kierunku północnym. Na niektórych łodziach dochodziło do kłótni, a wtedy słabsi lądowali na zawsze w lodowatym morzu. Jedyne, na co mogli liczyć, to pamiątkowa fotografia wyrzuconego na lepszy brzeg ciała. Facet z wiaderkiem wypełnionym pociętymi łupinami kokosów usiadł obok nas, zbyt blisko. Skrócił dystans bez zbędnych ceregieli. Miał na sobie dżinsy żółte od brudu i ciemną koszulę w nieznane mi kwiaty. Chodziłem w podobnej ćwierć wieku temu. Do sprzedawców kokosów dosiadł się sprzedawca mojito. Tacę odstawił na piasek, szwargotali coś w kanciastym języku. Nie znałem zupełnie tej melodii, nie kojarzyłem się z żadnym narzeczem. Z mariny wystrzeliła motorówka. Posejdony zmieniły kurs i wiosłowały równolegle do brzegu, w kierunku słynnej złotej ryby, ku chwale muskulatury i ogólnej tężyzny fizycznej. Minęło prawie 20 lat, odkąd leżałem na tym samym piasku, głodny i zmęczony, ze znerwicowaną towarzyszką podróży. Głowy puchły nam od upału i nieprzespanej nocy. Najpierw próbowaliśmy rozłożyć karimaty na pagórkach po drugiej stronie mariny. Kiedy jednak znad krzaków zaczęły wychylać się coraz to nowe głowy, uciekliśmy stamtąd na środek plaży, przekonani, że tak będzie bezpieczniej. I to był błąd. No, gracias, nada. Tamtej nocy na plaży rozgrywał się festiwal złodziejstwa. Między wędkarzami, parami zakochanych i bieda turystami z ledwo co otwartych na świat krain krążyły tłumy śniadych i ciemnoskórych mężczyzn, próbując wyszarpnąć cokolwiek bądź. Torbę, menażkę. Dlaczego nie zabrali butów? Dlaczego nie wróciłem do kraju na boso? Do dzisiaj nie wiem. Ustawiali się w kolejkach. Jednych odpędzaliśmy, na ich miejsce przychodzili kolejni. Nie pamiętam, ile razy przymierzali się do nas tamtej nocy. Zasypiałem i budziłem się, widząc białka oczu połyskujące w ciemności. Dokumenty schowałem na szyi. Ostatnie pesety w majtkach. W ręku ściskałem nóż. Wspinali się na szczyty zręczności.
Widziałem w nocy, jak młody złodziej, obserwowany przez swojego przełożonego, podczołgał się do kopulującej pary i próbował wyciągnąć portfel z podrygujących w rytm ruchów frykcyjnych spodni mężczyzny. Facet nawet nie przerwał, tylko robił swoje, a lewą ręką strząsnął dłoń złodzieja ze swojej kieszeni. Mojito? A my nie mieliśmy już z czego tracić. Zostało pieniędzy na kilka butelek wody i trochę bagietek, a od domu dzieliło nas jakieś 2600 kilometrów. Skończyliśmy już nawet kaszę dla niemowląt, idealny zapychacz. Pierwszego dnia na Raval omalnie straciliśmy dobytku. Przez przypadek wyczułem w kieszeni rękę złodziejaszka, który, przyklejony niczym kleszcz, bezszelestnie podążał za mną, w rytm kroków próbując wyciągnąć saszetkę z paszportami i kilkoma banknotami. Nie mogłem nawet strzelić go w mordę, mimo że mikry chroniony był przez dwóch osiłków. Trzeba uważać. To naprawdę niezłe mafie są i nic nie kupować, bo jesteś na przegranej pozycji. Dasz 10 eurasów, gość wyda ci z 5 i weź się z nim kłóć. Zaraz przyjdzie jeden jego kolega albo drugi. Siedzieliśmy tu z M kolejny raz, w tym samym, ale innym miejscu. Przylecieliśmy samolotem i nasz budżet od tego się nie zawalił. Wynajęliśmy mieszkanie w centrum. Stać nas po kolejnym roku ciężkiej pracy. Miasto stanęło przed nami otworem. M kupiła piękną torbę, ja kupiłem kurtkę, jedliśmy w lokalach, jedliśmy znacznie więcej niż placek z tymiankiem i oliwą. Nie przywieźliśmy ze sobą konserw ani kasz dla niemowląt, jak 20 lat temu. Tylko prywatne zmęczenie. A Egipt? Egipt, to dopiero. Zobaczysz, tam też się zaraz posypie. 80 milionów ludzi przy brzegu. To dopiero będzie, jak ruszą przez morze. Coś się zmieniło od naszego ostatniego pobytu. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu plażokrążców. Wcześniej przychodzili sprzedawcy haszyszu i masażystki. Tyle. Na promenadzie sprzedawcy okularów pojawiali się jak stado wróbli. Nosili specjalnie skonstruowane płachty, które można było zwinąć jednym pociągnięciem. Zaszła zmiana, której nie potrafiłem rozpoznać. Było grubo po sezonie, plaża pustawa, Posejdony zniknęły za mariną. Motorówka wiła wielkie ósemki, a statki sunęły do portu. A plażą przechodziły z prawa na lewo i z lewa na prawo tłumy śniadych i ciemnych zawodników, oferujących kolorowe szmatki, szaliki, włóczkę szczęścia, masaże, kokosy, limonki, rum, piwo, okulary i torebki lepsze niż te od Louis Vuittona. Betonowym traktem przesuwali się obdarci mężczyźni z wózkami sklepowymi, na dnie których jakiś kawałek złomu o niesprecyzowanej przeszłości i dziwnym kształcie spoczywał zazwyczaj niczym artefakt. A pamiętasz, że marchewka pojechała pod Walencję i za płotem miała uchodźców? Siedzieli przez tydzień w hangarze. Pożyczała im fajki. Kosmos jakiś. Masache? Rum? Puta madre! No! Spierdalać! Zaczęło ciągnąć od morza. Wracaliśmy do domu inną trasą, środkiem tej dziwacznej, ciasnej dzielnicy, z której zwyczajne życie nie uciekło mimo naporu turystów. Nad głowami, tak jak 5-20 lat wcześniej, suszyły się gacie na sznurach. Popatrz, jaki piękny placyk. Tu nas jeszcze nie było, prawda? Zapytała M i wyciągnęła telefon. Niskie, ostre słońce wpadało przez lukę w pierzei i oświetlało miejsce, które zapamiętałem bardzo dobrze. Fontannę, pitnik, parasole kawiarni, cienkie platany, skutery, front wpasowanego idealnie w mieszkaniówkę kościoła San Miguel del Port i sklep Spar. Siedziałem tutaj dawno temu, wkurwiony latem, słońcem, głodem, niedostępnymi restauracjami i pustym portfelem. Ze sklepu wyniosłem w rękawie kiełbasę i bez najmniejszych wyrzutów sumienia zjadłem ją z osłonką, popijając wodą z pitnika. Nienawidziłem wtedy tego miasta. Turystów, złodziei, sklepikarzy, bezgłowej ryby, imigrantów. Nienawidziłem zatłoczonych barów i kelnerów uwijających się między stolikami, zapachu rozgrzanego oleju, od którego dostawałem ślinotoku, mięsa, ryb, sera i wszystkich tych cudów, do których jechaliśmy przez całą Europę. Były jak za szybą, niedostępne i obce. 20 lat później patrzyłem na kościół, fontannę i logo Spar, czując dumę. Harówą doszedłem do zielonego wina, tanich linii, mieszkania przy Jamais, fajnych butów. Nie musiałem spać na plaży. Śmiałem się do tutejszych, a oni uśmiechali się do mnie, wiedząc, że zamierzam tu zostawić kawał pieniądza, a w zamian nie będę żebrał o zatrudnienie, socjal i dach nad głową. Idealny układ, czyż nie? Weszliśmy do sklepu przy kościele po drobne sprawunki. Ciemnoskóry chłopak w obszernej bluzie z kapturem,
Sunął przed nami wózkiem, na którego dnie leżała jedna samotna bagietka, wymowna niczym kawałek starej rury albo niepotrzebne kolanko. Obrócony bokiem obserwowałem go z ukosa, niby to przebierając w puszkach z owocami morza. Bardzo mi kogoś swoją nonszalancką postawą przypominał. I widziałem ten moment wyraźnie. Szybkim gestem do kieszeni włożył dużą bryłę zafoliowanego sera. Ręka pofrunęła w kierunku półki, jak język kameleona do muchy. Tylko przez moment zastanawiałem się, co robić. Dziękuję. Dziękuję. Nyní bych rád dal prostor pro dotazy z rad diváctva. Takže se ptejte. Znaczy, ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, jak powiedziałem, że to jest taka forma pomiędzy reportażem a literaturą piękną. Nie napisałem nigdy reportażu, w którym byłaby taka liczba, taka ilość pochodzących ode mnie przekleństw. Uważam, że tak się pisać nie powinno. Ale tutaj jakoś postanowiłem sobie pofolgować, stąd dosyć brutalny język tego przedsięwzięcia, z którym Państwo mieli przed chwilą do czynienia. Takže ještě autorová poznámka. Už předtím jsem zdůrazňoval, že jde o text, který napomezí reportáže a beletristického textu. Mohu vám říci, že nikdy předtím jsem nenapsal text nebo reportážní text, který by obsahoval tolik nadávek, tolik sprostých slov. Ovšem, když jsem ji psal, tak jsem si říkal, že mimo jiné i tímto způsobem bude dobré zprostředkovat brutalitu toho prostředí nebo toho tématu. Máme tu ještě druhý text, ale on je dlouhý, dlatego wydaje mi się, že jak państwo będziecie zainteresowani, to możecie się z nim zapoznać jakoś w porozumieniu z organizatorami. To jest tekst Najlepsze buty na świecie, który opowiada o tym, jak zmienił się stosunek Polaków do wojny. Mám zde ještě druhý text, ale zdá se mi, že je příliš dlouhý na to, abychom ho zde četli. Myslím si ovšem, že po dohodě tady s organizátory, s pořadateli se s ním budete moci nějak seznámit. Jmenuje se Nejlepší buty na světě a týká se jisté změny vztahu Poláků ke druhé světové válce. Znaczy, jak państwo nie jesteście jeszcze zmęczeni i na skraju wytrzymałości, to ja oczywiście ten tekst mogę przeczytać, no ale to jakby zależy od Państwa, czy wolicie rozmowę, czy wolicie, żebym przeczytał kolejne 6 czy 7 stron. Pokud ovšem nejste unavení, tak ho samozřejmě mohu přečíst. Ovšem záleží na vás, zdali se chcete ptát a diskutovat, hovořit tady se mnou, anebo zda si chcete poslechnout ještě dalších 6 až 7 stránek. No właśnie, tak to podejmijmy, tak jo, takže zróbmy głosowanie. Děkuji za návrh, zeptejme se a udělejme tedy hlasování, kdo chce, aby se ještě tady, aby autor přečetl text Nejlepší boty na světě. Tak super, dobře. Vidím, že to je většina, takže budeme číst. To jest opowieść zupełnie inna i myślę, że ona w jakiejś, znaczy nie wiem, może Państwo mi powiecie po tej lekturze, że ona może w jakiś sposób dotyczyć również Czechów. Je to tedy úplně jiný příběh, ale myslím si, že se určitým způsobem, a to mi řeknete nejspíš po té, co tedy uslyšíte ten text, že se jistým způsobem může týkat i Čechů. Polska žila přes desítky let v hlubokém cieniu druhé vojny světové a teraz umírají ostatní svědkové druhé vojny světové. O druhé vojně světové možná v Polsce povědět coraz více. Polsko dlouhou dobu žilo ve stínu druhé světové války, ovšem teď jsme v době, kdy umírají poslední svědkové druhé světové války. A jaké jsou tego efekty, to uslyšíte państwo za chvíli. A co to má za následky, tak to uslyšíte za chvilku. Nejlepší buty na světě. Ještě nedávno, 20 let vstecz zaledvě, fašista byl vyloženě zbrodniářem. Fašista to fašista. Dobry faszysta to martwy faszysta. Czy wyobrażacie sobie, że przez miasto, na oczach bezpośrednich świadków wojny i ich dzieci, przed pokoleniami wychowywanymi na czterech pancernych i Hansie Klosie, paraduje mężczyzna w mundurze SS-mana? Wiele się przez ten czas zmieniło. Według badań polskiego socjologa, profesora Tomasza Szlendaka, zajmującego się badaniem polskiego fenomenu rekonstrukcji, odtwarzaniem różnych epok w Polsce zajmuje się kilkadziesiąt tysięcy osób.
Polacy, ku zaskoczeniu Niemców, przebierają się za żołnierzy Wehrmachtu, za formację SS, odtwarzają z pietyzmem ubrania zbrodniarzy z dywizji Dirlwangera, bronią Berlina, biją komunistów, z szacunkiem wypowiadają się na temat ducha bojowego SS-manów broniących frontu w okolicy estońskiego miasta Narwa. Ale, podkreślajmy to przy każdej możliwej okazji, nie ma w rekonstruktorach nic, absolutnie nic z niezdrowej fascynacji. Jest wyłącznie trzeźwe spojrzenie na mundury, broń, postawę bojową, zainteresowanie technikaliami. Oddajmy głos rekonstruktorom. Oto wyimki z oczywiście jak najbardziej antyfaszystowskiej i apolitycznej strony stowarzyszenia Die Freiwilligen, rekonstruującego walki ochotniczych formacji Waffen-SS z lat 1944-1945. SS Gruppenführer Fritz von Scholz, słynny Papa Scholz, był jednym z najbardziej cenionych i lubianych przez swoich żołnierzy dowódców Waffen-SS. SS Haussturmführer Hans Gustav Persson za swoje zaangażowanie w Waffen-SS zapłacił swoim prywatnym życiem. Był on dobrym kolegą, lojalnym, honorowym i dzielnym. Posiadał bardzo dużą wiedzę i kompetencje z zakresu wojskowości. Nigdy nie odmówił pomocy tym, którzy jej potrzebowali, nawet gdy jego własne życie było w tym momencie zagrożone. Cytat z opowieści frontowego kolegi. Waffer Unterscharfführer der SS Eugen Wallot zyskał szacunek swoich kolegów za swoje wiecznie pozytywne nastawienie do życia i poczucie humoru. SS Standartenführer Max Wünsche szybko udowodnił swoją wartość, wykonując najtrudniejsze rozkazy wyznaczone jego jednostce. Jak wielu oficerów Waffen-SS, po wojnie Wünsche osiągnął duży sukces w cywilnym życiu. SS Haussturmführer Otto Günsche. Pomimo trudnego losu po wojnie, Günsche zdołał odbudować normalne życie. Aktywnie działał w środowisku weteranów Waffen-SS. Między innymi dzięki unikalnej pozycji naocznego świadka historii był nieustannie odwiedzany przez historyków, których niezmiennie wdzięcznie gościł do końca swego życia. SS Untersturmführer Ferdinand Laporte. Zimnym, szarym popołudniem 17 lutego 1945 roku Laporte zgromadził swoich ludzi, objaśnił cel ataku i poklepując każdego z osobno po ramieniu zachęcał do walki. SS Unterscharführer Arthur Christian pomimo ran odmówił przeniesienia ze swojego stanowiska karabinu maszynowego, dopóki sytuacja na jego odcinku nie uległa stabilizacji. Zapamiętany został przez swoich kolegów jako zawsze skory do pomocy przyjaciel i wspaniały towarzysz broni. Ani słowa o motywacjach, ani o tym, że do jednostek trafiała elita, ludzie sprawdzeni, oddani nazizmowi bezgranicznie. Nie, nie ma w tym żadnej fascynacji. Skąd? Jest wyłącznie trzeźwe spojrzenie. Po prostu trzeba docenić tych żołnierzy, ich odwagę i męstwo. Czas też co najwyższy, by przyznać, że SS-mani mieli poczucie humoru. W sobotnie popołudnie siedzą przy stole w mieszkaniu Piotra Jastrzębia na Nowochódzkim Osiedlu Sportowym. Oprócz Piotra, budowlaniec, są jeszcze Krzysztof Śmigielski, student historii i Dawid Śliwiak, kucharz. To część niewielkiej grupy rekonstrukcji historycznej Ostheer, specjalizacja wojska Wehrmachtu na froncie wschodnim. Kończy się zima. Zimą rekonstruktorzy zasadniczo odpoczywają, choć są cenione za granicą grupy, które wyjeżdżają walczyć o Ardenę albo prowadzić manewry w Finlandii. Zima to czas na remont sprzętu, łatanie rozdartych w czasie walki spodni, poszukiwanie w sieci brakujących elementów umundurowania. Nie znaczy to, że rekonstrukcja zamiera wówczas całkowicie. Można na przykład, jak zrobił to Ostheer, w styczniu wybrać się na całodniowy biwak do zaśnieżonego lasu. Dla siebie, nie dla widzów. Żeby zobaczyć, jak to było, przedzierać się małą grupą przez zaspy z ciężkim jak cholera pancerszrekiem, racją żywnościową, w pełnym uzbrojeniu i mundurze. Na razie jest sobota. Manewry daleko za nimi. Zastanawiają się, jak zaplanować nadchodzący sezon. Są grupy, dla których rekonstrukcja stała się sposobem na życie. Grają w filmach, niektórzy pełnią rolę konsultantów historycznych za granicą. Czasem zapłaci samorząd, który chce urządzić na ulicach miasta pokazową lekcję historii. Na większości imprez rekonstruktorzy pracują za zwrot kosztów podróży, darmowy nocleg i coś na ząb. Piotr Jastrząb prowadzi do szafy, w której poustawiane na półkach zastygły modele aut i czołgów niemieckich z II wojny światowej. Zaczęło się w pracowni mikromodelarstwa, tutaj, w Nowej Hucie.
Łaziłem tam jako dzieciak i nie ma co ukrywać. Najbardziej kręciła mnie technika niemiecka. Detale, szczegóły uzbrojenia. To były świetne rozwiązania. Popatrzmy na przykład na Panterę. Przecież to był najlepszy czołg II wojny światowej. Jak zaczęła się moda na rekonstrukcję, od razu połknąłem bakcyle. Dawid Śliwiak. Historia ciągnęła mnie od małego. Nawet w szkole wygrywałem konkursy wiedzy o Armii Krajowej. Historia i starocie. Dla mnie ma to bardzo duże znaczenie, że mam autentyczną maskę gazową sprzed wojny. Krzysztof Śmigielski. Od małego jeździłem z ojcem na wycieczki, na forty austriackie, na Przełęcz Dukielską. Nasłuchałem się dużo o CK Armii. Pamiętam, jak w lesie znalazłem swój pierwszy niemiecki hełm. Kurczę, to było jak wtajemniczenie. Będzie więc tak. Najpierw kwietniowy rajd śladami Stellung A-22, czyli ciągu umocnień na wschód od Puszczy Niepołomickiej. Potem Grenadier, duża impreza rekonstrukcyjna na warszawskiej Cytadeli. A później jeszcze piknik militarny w Tarnowie. Na koniec sezonu na pewno niepołomickie pola chwały. Imprez jest tyle, że gdyby się uparli, do domów mogliby nie wracać przez 4 miesiące. No, to teraz moja kolej. Najpierw jest koszula, bawełniana. Miękka, szara, w białe pionowe paski przy szyi, zapinane na guziki. Dawno nie prana, specjalnie, żeby miała swój zapach. Potem spodnie M40. Na szelkach, u dołu lekko zwężane, wokół stopy mają specjalny system troczków, żeby usztywniać stopę. Nieprane, widać już lekkie przebarwienia. Buty, oryginalne, ciężkie jak cholera, z drewnianą podeszwą. Od spodu podbite równymi rzędami ćwieków. Niegdyś najlepsze wojskowe buty na świecie. Nie do zdarcia. Bluza. Na lewym ramieniu cynowa odznaka. Replika. Pamiątka po walkach na Krymie. Na lewej piersi, zgodnie z regulaminem mundurowym, Infanterie Sturmabzeichen. Srebrna. Replika. Co oznacza, że wziąłem udział w 3 atakach bojowych na pierwszej linii w ciągu 3 dni walki, 3 kontratakach lub 3 dniach walki poza macierzystym oddziałem. Możliwe też, że w czasie rozpoznania ataku lub kontrataku walczyłem wręcz. Czarno-biało-czerwona wstęga krzyża żelaznego chowa się pomiędzy guzikami. Jest jeszcze pas z klamrą, ładownice do Mausera, hełm rozmiar 32, maska gazowa, oryginał, granat i seperka. Wersja na lato bez płaszcza, wersja zimowa z płaszczem. I plecak. Dziś nie pobiegam po klatce schodowej, bo sąsiedzi Jastrzębia trochę się denerwują, słysząc łomot za drzwiami. Wcześniej zdarzało się mu urządzać suche zaprawy na korytarzu. Chłopaki z Ostchea przyglądają się krytycznie. Ta chuda brudka nie bardzo pasuje, choć zaraz, zaraz. Była przecież dywizja hiszpańska. W niecały kwadrans z dziennikarza zmieniam się w żołnierza Wehrmachtu, w drodze w głąb Związku Radzieckiego. Jaką wiedzę o wojnie daje mi ta przemiana? Spodnie gryzą, po plecach zaczyna płynąć pot. Ciężkie to wszystko i nieporęczne, sam bym całego rynsztunku nie nałożył. Nie czuję strachu. Nie dowiem się na szczęście, jak to jest, gdy kula przeszywa oko albo puszczają zwieracze. Nie jestem faszystą, tylko ta broda. Ta broda. Kiedy przeglądam zdjęcia, widzę, że w mundurze wyraźnie ją zadzieram. Jest chłodna, majowa niedziela roku 2012. Pogoda nie dopisuje. Zimno. Niebo nad Warszawą zaciągnięte grubymi chmurami. W parku przed Zamkiem Ujazdowskim na razie pusto i cicho. Szumią poruszane wiatrem drzewa. Światło jest łagodne i jakby przygaszone. Z daleka słuchać tylko krótkie, chrapliwe komendy w języku niemieckim, wyrzucane z męskiego gardła. Owe komendy są częścią 7. Biennale Sztuki Współczesnej. W bocznej alejce oddział Waffen-SS, pułk Nordland, czyli ochotnicy z Norwegii, Danii i Holandii, przygotowuje się do obrony Berlina. Berlina będą bronić po raz drugi. Kilka dni wcześniej odegrali tę samą bitwę w berlińskim Treptower Park. Część widzów przyjęła ich występy z entuzjazmem. To już finał. Twarze pomazane ziemią i farbami, polowe mundury. Dotarli aż na Kaukaz, znaczy pod Ujazdów. Za chwilę rozpocznie się bój na Niby. Znaczy na śmierć i życie z Polakami oraz z Wołoczą Radziecką. Zaznaczmy przy tym od razu i bez zabawy w prawdziwe, nieprawdziwe, że dla wielu rekonstruktorów formacji niemieckich faszyzm i bolszewizm położone na 2 szalach wagi wcale się nie równoważą. Rosjanie byli znacznie gorsi, można usłyszeć. Na przykład Niemcy generalnie nie gwałcili kobiet. Mieli też ładniejsze mundury, lepsze uzbrojenie,
i myli się częściej. No i nie byli komunistami. Untersturmführer Per, na co dzień Piotr Krym, prawnik, dyrektor Departamentu Zdrowia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, w Toruniu go cenią, zna się na ubezpieczeniach zdrowotnych i problemach psychiatrii szpitalnej, lustruje swoich podwładnych. Spogląda zza dużych, okrągłych okularów. Ręce splótł z tyłu. Per jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych postaci ruchu rekonstrukcyjnego. Chętnie opowiada, że przebieranie się za faszystę jest czymś w rodzaju misji historycznej, a mundur zbrodniarza nakłada po to, by pokazać kolejnym pokoleniom, jak zbrodniarz wyglądał. Krym, łamany przez Per, niesie kaganek edukacji historycznej. Ergo bierze na siebie ciężar. Przebrać się za powstańca warszawskiego albo ułana to żadna sztuka. Nałożyć na siebie mundur czarnego bohatera. Oto jest wyzwanie. Niestety dzieci tego ciężaru nie czują. Kiedy już pod Zamkiem Ujazdowskim padnie ostatni niemiecki żołnierz, a NKWdziści zapalą papierosy wspólnie z faszystami, będą w podnieceniu biegać po polu walki, szukając łusek i miejsc, gdzie wybuchały zakopane pod ziemią ładunki. Zapamiętają rzeczywiście profesjonalną pirotechnikę, pióropuszę dymu, ziemię wyrzucaną pod muchem eksplozji w powietrze. Zapamiętają, jak pięknym i skomplikowanym urządzeniem jest karabin maszynowy. Zapamiętają, że wojna to świetny spektakl. Śmierć w rekonstrukcji wygląda na nie groźną, łatwą i tak oczywistą jak pstryknięcie palcami. Na umówiony znak martwy żołnierz podnosi się, otrzepuje mundur i kłania zazwyczaj licznie zgromadzonej publiczności. Inaczej niż w filmie, gdzie okropności wojny widać z detalami. Jak napisał kronikarz współczesnej Die Freie Willigen o ostatniej niemieckiej kontrofensywie w Ardenach. Nasze płaszcze szybko przemokły, a zmuszeni do pozostawania w bezruchu i utrzymywania pozycji obronnych, marzliśmy w naszych transzejach, od czasu do czasu wypuszczając patrole w celu nawiązania kontaktu z nieprzyjacielem i wybadania kierunku posuwania się wrogich oddziałów. Na szczęście wesoła międzynarodowa atmosfera, wspomagana papierosami i przygotowanymi wcześniej racjami żywnościowymi, pozwoliły nam przetrwać ten ciężki dzień. Profesor Tomasz Szlendak. W ramach naszych badań zrobiliśmy ponad 15 tysięcy zdjęć. Na bardzo dużej części z nich widać dzieci z karabinami. Jeden z naszych badaczy w raporcie napisał wprost, że jest to uczenie dzieci radości zabijania. Jeśli tak jest, to edukacyjne przesłanki, jakimi kierują się niektórzy rekonstruktorzy, zawodzą. Tatusiowie z dumą fotografują synów z karabinami. Ma to i pozytywne strony, bo promuje pewne wartości, które dzisiaj giną. Trzeba wprost powiedzieć. Honor, dyscyplinę, wierność. Ale z drugiej strony umacnia mit wojny jako męskiej zabawy. Na razie Per przechadza się asfaltową alejką, to w jedną, to w drugą stronę. Na lewej piersi krzyż żelazny, poniżej odznaka za rany odniesione w boju. Odznaka jest jednocześnie prawdziwa i nieprawdziwa, bo takie same otrzymywali faszyści autentyczni, a teraz takie same przyznają sobie rekonstruktorzy za prawdziwe rany odniesione w nieprawdziwych bojach. Było tak, że w trakcie rekonstrukcji Per zahaczył o drut kolczasty i wpadł do okopu, a noga została na górze. Pękł staw skokowy. Głowa lekko uniesiona, broda podana do przodu. Nie ma powodu oskarżać Kryna i kolegów o zamiłowanie do faszyzmu. Obawy, że przebieranie się za żołnierzy niemieckich prowadzą do utożsamienia z myślą Hitlera, nie znajdują odbicia w rzeczywistości. Większość rekonstruktorów to osoby głęboko patriotyczne, często z rodowodami niepodległościowymi. Choć w GRH Wiking są i potomkowie żołnierzy Wehrmachtu. Wojna to świetna zabawa. Nawet jeśli rekonstruktorzy chcą, by widzowie myśleli co innego. Podkute buty wybijają na asfalcie równy, spokojny rytm, który nie ma prawa wywoływać we mnie żadnych wspomnień. A jednak wywołuje, jakbym lęk przed tymi dźwiękami otrzymał zapisany w genach. Dziękuję. Pevně doufám, že to, že se předtím téměř všichni z vás přihlásili a požadovali přečtení tohoto nesmírně zajímavého textu, tak doufám, že to neznamená, že teďka s autorem nechcete diskutovat, že se nechcete na ně zeptat. Takže dávám teďka prostor k dotazům. Už tedy bohužel třetí text nemáme, takže se ptejte. Prosím. Prosím. Dobrý večer. Když jste vlastně na hlavě
Já bych se chtěl zeptat, když jste od novin, tak a priori všichni bychom chtěli, aby noviny byly něco, co je pravdivé, co pomáhá, aby svět byl lepší, co je objektivní, co je vyvážené a aby ty ideály, které bychom chtěli do práce novinářů vkládat, aby byly skutečností. Když to porovnám s realitou, tak ta moje zkušenost, asi jako zkušenost mnoha jiných lidí, spíše taková není. Samozřejmě vždycky je to o konkrétním člověku, takže bych se chtěl jenom zeptat, jakože i Gazeta Vyborča určitě se zabývá takovými tématy, jako je Tibet a Krym a Kosovo dříve a jiná podobná, to předpokládám, ale zajímalo by mě, nakolik třeba v polském tisku nebo konkrétně ve vašich novinách se řeší to, že v Evropě jsou národy jako Moravané, kde nám kromě Slovenské republiky vlastně se nikdo o nás vlastně z Evropské unie nezajímá, že se máme problém hlásit svobodně ke své identitě, nikoho taky nezajímá. A je celá řada jiných národů v Evropské unii, které jsou na tom velice podobně. To teď není samozřejmě na vás, ale je to dotaz spíš teda na práci novinářů. Děkuji. Dziękuję, zrozumiałem. Znaczy, muszę powiedzieć szczerze, że z polskiego punktu widzenia to jest sprawa kompletnie nieznana. Ja nie wiem, czy można porównać to do tych... Czy można porównać to do sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie mniejszość śląska w Polsce? Nie jestem tu fachowcem, więc uchylę się od odpowiedzi na pytanie. Jeśli pan pozwoli, to skonkluduję to w sposób następujący. Znaczy, niewątpliwie sprawa, o której mówi w Polsce i w polskiej prasie nie istnieje. Także ja bych to nam przełożył. Ta záležitost nebo ta otázka Moravy a Moravanů bohužel v Polsku vůbec není známa, vůbec se o tom nehovoří. Nevím, zdali by se to dalo přirovnat k situaci slezské menšiny v Polsku, ale abych to shrnul, tak v polském tisku nebo v polských médiích se vlastně o Moravanech a moravanství vůbec nediskutuje nebo nepíše. Takže děkujeme a ptejte se prosím někdo další. Já bych se možná zkusil zeptat, jaký je podle vás zdroj motivace k tomu, že se polští potomci tedy válečných hrdinů převlékají do německých uniform? No to je vlastně dla mě tajemnice, ví pan? Pro mě je to právě tajemství, nebo záhada. Znaczy, ci ludzie twierdzą, że niosą kaganek edukacji. Ano, także ci lidé twierdzi, że nesą tu príslovečnú pochodeń oświety, że tedy šíří povědomí vzdělání. Ale tak do końca nie jest. Ale není tomu úplně tak. Jakimś takim punktem odniesienia jest dla mnie profesor Timothy Snyder, który niedawno powiedział, że znajomość faktów historycznych nie równa się znajomości procesu historycznego. I mam wrażenie, że z tym mamy w młodym pokoleniu, nie wiem jak jest w Czechach, ale w Polsce na pewno, z tym mamy coraz większy problem. Rád bych se tady odwołał na profesora Timothyho Snydera, który řekl, że vlastně znalost té historické faktografie, těch faktů, se nerovná znalosti historického procesu. A myslím si, že to je to, vlastně, s čím se tady setkáváme. Nevím, jestli i tady v České republice, ale v Polsku. I rekonstruktorzy, i młodzi ludzie v Polsce pewnie znają daty, znają nazwiska, wiedzą, gdzie i kiedy rozegrała się jaka bitwa i kto w niej wygrał. A ti příznivci vojenských historických rekonstrukcí, mladí lidé v Polsku, tak nepochybně znají různá data, fakta, kdy se odehrála ta či ona bitva.
Ale jeśli zapytać, jak wyglądało przygotowanie do II wojny światowej, które przecież trwało przez dziesiątki lat, tak? To nie było tak, że wojna rozpoczęła się od pstryknięcia palcem. Jeżeli zapytać, co do niej doprowadziło, jeżeli zapytać, co doprowadziło do Holokaustu i w jaki sposób był przygotowywany, jeżeli w końcu zapytać, jak wojna zmieniła, jak II wojna światowa zmieniła świat, jak zmieniła Europę, to wydaje mi się, że na te odpowiedzi młodzi ludzie nie są przygotowani. Nie wiem, czy nie są jeszcze przygotowani, czy też po prostu bazują na takim poziomie podstawowym, czyli poziomie faktów i poziomie zabawy, pop. Ale když se těch mladých zeptáte, jak vypadaly přípravy k druhé světové válce, protože je zřejmé, že k té válce nedošlo jen tak ze dne na den, že se to poměrně dlouho připravovalo. Jak se vyvíjela situace světová, historická, politická před druhou světovou válkou? Jak je to možné, že došlo k holokaustu? Ale také, co vlastně pro nás druhá světová válka znamenala, tak ti mladí nebudou schopni odpovědět. A je otázka, zda té odpovědi ještě nebudou schopni, nebo jestli je to nějaký takový obecnější problém. Jak pan pyta o motivaci, to přichodí mi do hlavy kilka tropů. Ale když se ptáte na tu motivaci, na ty důvody, tak mě napadá několik myšlenek. Po pierwsze, zniknęły takie instytucje polskiego życia publicznego, w których młodzi faceci mogli się wyżyć. Takže za prvé vlastně přestali existovat veřejné, v Polsku přestali existovat veřejné instituce, kde se mladí muži mohli nějak realizovat, vyžít. Nie mamy obowiązkowego poboru wojskowego. Harcerstwo jest w stanie szczątkowym. Takže byla zrušena povinná vojenská služba. Harceři, čili ti polští skauti, také poněkud upadají. Młodzi mężczyźni, którym adrenalina i słabe pomysły buzują w głowach, wyżywają się właściwie wyłącznie w czasie bujek poza stadionami. Mladí muži, kteří mají tu potřebu adrenalinu, se vyžívají v zásadě pouze formou takových rvaček nebo bitek mezi fanouškovskými kluby nebo skupinami. I rekonstrukcja historyczna jest taką formą doświadczenia, męskiego doświadczenia. Tak? Bierzemy karabin, biegniemy przez bagna, tytułamy się w błocie, bijemy się na żarty, ale czasem zęby lecą i tak dalej, i tak dalej. A ty wojenskie, historyczne rekonstrukcje są určitą formą realizacji, że sice się jakimś sposobem przewlekamy, bereme si ty zbranie a bojujemy jakoby, bojujemy tedy jen tak takové pseudobitwy, ale zuby przy tym latają a jest to. A drugi trop to wydaje mi się oczekiwania szczególnie młodych ludzi, którzy chcą łatwej, lekkostrawnej, ciekawej, dobrze podanej opowieści o historii, również o historii II wojny światowej. Mhm. A właśnie drugi możliwy dowód jest ten, że mladí požadují lehkou, stravitelnou, přístupnou formu, jak se seznámit vlastně s těmi dějinami. I to jest odpowiedź. Rekonstrukcja historyczna jest odpowiedzią na tą potrzebę. Odpowiedzią, która często przybiera formy karykaturalne i złe. A ty vojenské historické rekonstrukce jsou určitou formou reakce, odpovědi na tu potřebu, ačkoliv to často to Będzin przed wojną zamieszkiwane przez dużą diasporę żydowską. Jest w Polsku takie miasto, które się nazywa Będzin, a przed walką tam była pomiernie wielka żydowska męczyna. Proszę sobie wyobrazić, że lokalni pasjonaci historii zrobili tam rekonstrukcję wywózki Żydów z getta. A przedstawcie sobie teď, że tam ci miejscni členové klubu vojenské historie uspořádali rekonstrukci deportace Židů z getta. Jaká věda historická płynie z tego teatrzyku, dopravdy nevím. Jaké historické vědomosti nebo poznatky z toho divadelka vyplynuly, to skutečně nevím. Mm-hmm. Děkuji. Děkuji. Možná bych usiadł, tu by mi jest niezręcznie, jak tak siedzisz. Chodź.
Dobrý večer. Prosím. Já bych jenom zareagovala, já jsem žila 2 roky v Německu a měla jsem tam kolegu z Varšavy a jakkoliv je docela zvláštní, že jsou takové rekonstrukce v Polsku, myslím teď rekonstrukce druhé světové války, tak moje zkušenost s ním je taková, že on co by Polák v podstatě bojoval stále, myslím verbálně a tak podobně. Nevím teda, jestli my tady máme rekonstrukce druhé světové války, možná mě někdo doplní, ale každopádně paintball, případně bitva u Slavkova, jako nějakým způsobem to bojujeme taky, ale jenom jsem chtěla říct, že mi připadá, že Poláci k tomu boji jako obecně i verbálně, jakkoliv v uvozovkách, mají jako docela hodně blízko, potud moje zkušenost. Może. Děkuju. Snad to tak je. Jest, znaczy to fajna interpretacja, nie brałem jej pod uwagę, no po prostu może, to trochę się wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej, może jest po prostu tak, że polscy faceci, jak mają 18, 20, 25 lat, no kurde, muszą się wyżyć i to jest jakaś przestrzeń, w której, która ma ramy, tak, która ma pomysł, ma scenariusz i oni w tej przestrzeni się realizują, tyle tylko, że konsekwencje tej zabawy, bo będę świadomie to nazywał zabawą, są jednak dosyć trudne do przewidzenia i ja uważam, że one nie są wyłącznie pozytywne. Także dziękuję, to piękny nápad, piękna interpretace samotnego. Mnie napadła, sam se mi nezohlednil, ale skutecznie na tom něco bude, protože když si to tak vezmete, tak ti polští chlapci a mladí muži, kterým je 18, 19, 20, tak mají především potřebu toho, aby se nějak vyžili. A ty historické rekonstrukce jim k tomu dávají velmi vhodný rámec. Powiem państwu jeszcze a propos rekonstrukcji, że ta moda na drugą wojnę światową, bo Polacy rekonstruują też, nie wiem jak to wygląda w Czechach, rekonstruują też pierwszą wojnę światową i Polacy rekonstruują średniowiecze i ułanów i Polacy rekonstruują generalnie całą historię, jak państwo chcecie, to nawet Marsz Napoleona pod Moskwę państwo zrekonstruują. Generalnie to... Takže Poláci tedy nerekonstruují pouze tu druhou světovou válku, ale všechny možné jiné dějinné éry, první světovou válku, hulány, Napoleonův pochod nebo tažení k Moskvě a tak dále. Nawet była ostatnia rekonstrukcja fragmentu rzezi wołyńskiej, co jest strasznym pomysłem, uważam. Rzezi wołyńskiej. Nedávno dokonce byla rekonstrukce Wolińskiego masakru, což je tedy pro mě nepředstavitelné. Czyli tego zdarzenia, kiedy Ukraińcy na Wołyniu mordowali Polaków. Czyli události, kdy vlastně Ukraińcy na Wołyni zabili, vraždili Poláky. I Niemcy są zdziwieni na przykład naszą popularnością rekonstrukcji II wojny światowej. Są zdziwieni i część z nich jest zachwycona. Dlaczego? Dlatego, że w Niemczech nie można rekonstruować II wojny światowej posługując się emblematami faszystowskimi. A u nas można sobie nakładać odznaki SS, można nakładać swastyki, gapy, wrony, co państwo chcecie. Także trzeba, takowi Niemcy są zupełnie uchwaceni, nadszeni tymi polskimi rekonstrukcjami II światowej walki. A to z części i, nebo takhle, část z nich se tomu diví, ale část je uchvácena. A to především proto, že v Německu je zakázáno používat při těchto rekonstrukcích tu nacistickou symboliku, čili nějaké třeba odznaky, vyznamenání. Widziałem taký moment, kiedy zaproszone grupy rekonstruktorów niemieckich przyjechały do Polski, do Warszawy, żeby brać udział w rekonstrukcji powstania warszawskiego. Viděl jsem takovou věc, že přijeli vlastně ti němečtí příznivci vojenské historie a těch rekonstrukcí do Varšavy a měli rekonstruovat povstání varšavské. Varšavské povstání. I proszę państwa, ci Niemcy byli tak zachwyceni, že oni v końcu mogą pobiegać sobie w mundurach ze swastykami i z odznakami SS. Nie macie państwo pojęcia, jaki to był dla nich fajny czas dla tych rekonstruktorów, którzy z Niemiec przyjechali. No a ti němečtí příznivci vojenské historie byli přímo unešeni tím, že si konečně mohou zaběhat v těch SS-áckých uniformách a s těmi odznaky a vyznamenáními, s těmi hákovými kříži. No, więc jest to
wbrew pozorom trudny temat, bo śmiejemy się z tego, bo jest to dziwaczne. Gdzieś pod spodem kryją się chyba dosyć poważne jednak sprawy. My se tomu tady teď smějeme, ale navzdory všemu, co zde bylo řečeno, je to docela důležité téma, protože pod vší tou bizarností se ukrývají docela důležité skutečnosti. Děkuji. Prosím. Já jenom o tom takovém polském boji, který jsem vždycky vnímala. V podstatě i vy jste tady prezentoval svůj text, který se jmenuje Armáda. Nikoliv, já nevím, že byste mluvil o počasí, jo? Nebo o něčem jiným. Ten první text byl Armáda. Tak jenom taková zpětná vazba. Děkuju. No tak jest, no, dziękuję za zwrócenie uwagi. Ano, tak to jest, dziękuję za to, że jesteś tego powściła. To prosimy o kolejne pytanie. Prosím o další dotazy. Tak prosím. Dobrý večer, bych se ráda zeptala, jestli vzniká v Polsku hodně literatury, která mluví o druhé světové válce, nebo která se s ní nějak vyrovnává, a potom, jestli je hodně literatury o tom následném režimu, který potom nastal po druhé světové válce. Množstvo. Veliké množství. Ale jest... Jest cały wysyp książek historycznych o II wojnie światowej. No, existuje úplná záplava knížek o druhé světové válce. Ale pojawia się też bardzo taki ciekawy nurt, który wcześniej nie miał miejsca. Ovšem, teď se objevil takový nový směr nebo prout, který se dříve v polské literatuře nevyskytoval. Na przykład pojawiła się niedawno praca, taka duża, poważna książka jednego z polskich publicystów. Niedawno wyszła taková dost velká a důležitá kniha jednoho z polskich publicystów, który zastanawia się, co by było, gdyby Polacy przyjęli propozycję III Rzeszy i wspólnie ruszyli na Związek Radziecki. Taka propozycja była nieformalnie wystosowana w pewnym momencie przed II wojną światową. A autor tej książki se zamýšlí, co by było, co by se stalo, gdyby Polacy przed druhou světovou válkou přijali návrh Třetí říše a společně tedy s Třetí říší s Německem nacistickým vytáhli na sovětské Rusko. V związku s tím na pewno można powiedzieć więcej niż kiedyś. Takže můžeme říci, že více vzniká těch knih více než dříve. A jest jeszcze ciekawy, taki, znaczy, z mojego punktu widzenia najciekawszym nurtem opowieści o II wojnie światowej jest opowieść o tym, jak II wojna światowa wpłynęła na losy Polski po 1945 roku. Także takim bardzo zajmowym proudem w ramach tej literatury o II światowej walce są jistě práce, które się zabývají tym, jak II światowa walka ovlivnila vývoj Polska po roce 1945. I przykładem takiej książki, która nie wiem, czy ukazała się w języku czeskim, chyba nie, jest książka Marcina Zaremby, Wielka Trwoga. Existuje taková kniha, jej autor se jmenuje Marcin Zaremba a jmenuje se Velká starost a nejspíš se tedy neobjevila ještě, nebo nevyšla v českém překladu. I to jest książka, która opowiada, jak potwornie zniszczonym wewnętrznie narodem byli Polacy po 1945 roku. Ta kniha vypráví o tom, jak neuvěřitelně vnitřně zničeným národem byli Poláci po roce 1945. Mm-hmm. Ještě jedna rzecz mi přišla do głowy, že ta wolność i swoboda wypowiedzi skutkuje też odkrywaniem tych fragmentów historii, które wywołują w Polsce potężną dyskusję. Takže ještě mi napadlo to, že ta svoboda projevu nebo svoboda vypovídat se v současnosti má za následek to, že vlastně v Polsku se tematizují témata, o kterých se nemohlo hovořit. Čili pokazywania tych momentów, v których Polacy, którzy byli ofiarami II wojny światowej,
bywali jednocześnie sprawcami przemocy albo katami, tak jak w przypadku mordów na Żydach dokonywanych przez Polaków w czasie II wojny światowej. Czyli ukazují se nebo vytahují se na světlo momenty, kdy Poláci jakožto oběti byli zároveň pachateli nebo katy, dá se říct, pachateli těch zločinů, jako třeba polské vraždění Židů. I to jest ten wątek, który wywołuje w Polsce potężne awantury, bo no co tu kryć, no fajnie byłoby, gdybyśmy byli jednak tylko i wyłącznie ofiarami. Ano, a toto téma vyvolává v Polsku velikou paseku, protože to si budeme nalhávat, bylo by to skvělé, kdybychom byli jen a pouze obětmi. Znaczy, i kończąc ten wątek, ja muszę powiedzieć, że jestem, no tak, jestem dumny z pracy historycznej, którą polscy historycy wykonali w ciągu minionych 27 lat. Ale abych to nějak uzavřel, tak ano, mohu povědět, že jsem hrdý na to, na tu práci, kterou polští historici provedli v uplynulých 27 letech. Ponieważ Polska jest krajem bardzo żywej, bardzo istotnej, bardzo też trudnej dyskusji historycznej, nie wszystkie kraje Europy Środkowej i Europy Wschodniej taką dyskusję podjęły po 1989 roku. A je to proto, že Polsko to je země nesmírně důležité, ale zároveň obtížné diskuze o historii a ne všechny středoevropské země se vlastně odhodlali uskutečňovat po roce 1989 nebo pustit se po roce 1989 do takovéto diskuze. Děkuji. Ale pán se hlásí za zády. No, já bych na to ještě navázal, že si myslím, že je velký paradox, že přesto, že Polsko je nám jazykově i historicky blízký stát, tak myslím, že není žádný jiný stát, s kterým bychom sousedili, o kterém víme tak strašně málo. Doložil bych to jenom na příkladu, který mě zarazil, když jsem zjistil, že v této republice od polské ambasády v Praze po generální konzulát v Ostravě přes další instituce v Brně není nikdo, kdo by byl pravděpodobně schopen udělat třeba večer, který by nám představil Kujavsko. Kujavsko si myslím, že normální člověk prakticky v Brně teda nezná. Takže to je jedna věc. A druhá věc, co jsem se chtěl zeptat, tak v souvislosti s tím, o čem jste dneska četl, v Brně z pomníku postaveného rudoarmějcům zmizel po roce 1989 text, nicméně pomník je opravený. Byla tady dost bouřlivá diskuze, kdy jeden jediný pravicový politik v části Brna se snažil odstranit hvězdu z jiného pomníku Rudé armády a k nám se dostala informace o tom, že nevím už přesně kde v Polské republice, nevím, jestli to byl jeden případ, nebo naopak těch případů je hodně, že někde se odstraňoval pomník Rudé armády, to tady taky trošku vzbudilo pozdvížení, byť si myslím, že to zase nebylo tak mediálně teda rozšířené, takže jsem se chtěl zeptat, jak toto vypadá a jak vypadá taky ještě druhá půlka mince, totiž to, že když byl rok 1945, tak mnoho lidí, kteří se narodili třeba ve Slezsku, na Moravě, v Čechách a mluvili německy, tak buď nebo případně to byli teda okupanti, tak že byli zahrabani jak prašiví psi někde u cesty, kde prostě je zastřelili, zamordovali a dělili se válečný zločiny ještě v době míru v roce 1945. A nakolik se Polská republika vyrovnává s tímto tématem?
Znaczy, to jest tak, to jest bardzo. To jest dyskusja, która cały czas w Polsce się toczy. Dyskusja dotycząca cmentarzy i pomników po Armii Czerwonej. Tato dyskuse, pokud je tedy o tu Rudou armádu, tak v Polsku neustále probíhá a týká se tedy především pohřebišť a pomníků Rudé armády. I každý taký případek má svou individuální historii. Nejświeższym przypadkiem jest przypadek z Nowego Sącza, gdzie trwa potężna dyskusja o tym, czy przenosić w inne miejsce pomnik Armii Czerwonej, czy też nie przenosić. A każdy z tych przypadków, każdy z tych przypadków ma swoje specyficzne, indywidualne rysy. Asi najczerstwiejszym przypadem jest kauza z miasta Nowy Sącz, kde se diskutuje o tom, jestli přemístit nebo nepřemístit pomník Rudé armády. No, nevątpliwie taký trend, který, znači, kdybym měl mluvit o jakémž trendě, to bym powiedział, že rzeczywiście te pomniki i Gwiazdy Czerwone spotykają się z bardzo dużym oporem wśród dużej części polityków samorządowych, wśród dużej części dziennikarzy. Pokud bych měl hovořit o nějakém obecnějším trendu, o obecnějším směrování, tak pravda je taková, že ty pomníky Rudé armádě a ty symboly na nich se setkávají s poměrně velkým odporem značné části politiků, a to jak komunálních, tak těch vyšších. Dlatego, že nie są traktowane jako symbol upamiętnienia, tylko jako symbol dominacji. Protože nejsou chápány jako připomínky, jako pomníky, nýbrž jako symboly dominance. Mm-hmm. Děkuji. To ještě byla druhá část toho vlastně, jak je pan pýtal, v zásadě ozbrojně dokonané tu v Čechách na německojazyčných lůžách. Mm-hmm. Protože tam ještě tereny i v sumě jaká je situace. Ale tereny či Sudety? Tak tereny Sudety. Aha. Chyba cokolwiek Polacy wiedzą na temat dekretów Benesza, cokolwiek wiemy na temat tego, co działo się w 1945 roku w Sudetach, czy Polacy mają do tego jakiś określony stosunek? Chyba nie, dlatego że jakby, jeśli mówić o jakiejś takiej agendzie najważniejszych tematów historycznych, to to mierzenie się Czechów z własną historią powojenną na czele tej listy się nie znajduje, jak już wspomniałem. Dla Polaków w tym momencie najważniejsze są, po pierwsze, kwestia stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej, po drugie, kwestia rzezi wołyńskiej i po trzecie, historia tego, co działo się po 1945 roku wewnątrz kraju. Mhm. Takže pokud jde o ty Benešovy dekrety a vůbec o situaci českých Němců v roce 1945 a později, tak to vlastně není úplně ve středu zájmu Poláků. Poláci se o to téma. Myslíte tedy na území Polska? Ano. Čili pan Kočil vlastně o situaci v Polsce, to značí lidé německého jazyka z terénu v Polsky, kteří zginuli, zmarli v roku, zůstali zamordovaní v roku 45. či tež Salatyč. Nie, to jest właśnie historia coraz lepiej opisywana i ukazało się w ostatnich latach bardzo dużo prac, poważnych publikacji historycznych na ten temat. Świetna dziennikarka polska Magda Grzebałkowska wydała ostatnio książkę pod tytułem 1945, która to książka opowiada w dużej mierze właśnie o tym, co działo się na przykład we Wrocławiu w 1945 roku. Czyli to tema, pokud je tedy o Polsko, tak o sytuacji Niemców w Polsku, tak je w poslední době hodně reflektováno. Objevila se nebo vyšla například vynikající kniha s názvem 1945 od Magdaleny
Grzebałkowskie. Magdaleny Grzebałkowskie, která se týká toho, co se vlastně s Němci dělo v roce 1945 ve Vratislavě, ve Vroclavě. To co, idziemy w kuluary? Czy macie państwo jeszcze jakieś pytanie, czy przechodzimy w kuluary? Máte ještě někdo nějaký dotaz, nebo už se přesuneme do kuluáru, do zákulisí? To tutaj powiem tak, nie ma dużego problemu związanego z tym, o czym pan mówi, dlatego że ten dialog jednak z przerwami toczy się od 70 lat. Takže řeknu vám to následovně. S tím vlastně v Polsku není až tak velký problém, protože ten dialog trvá tedy s přestávkami už 70 let. I można powiedzieć, że sprawa Mazur, Prus Wschodnich, Dolnego Śląska, zachodniej części Polski została już przedyskutowana z Niemcami do końca. A mohu vám říci, že otázka vlastně těch Mazur, východních Prus, nebo naopak těch západních území v Polsku už byla s Němci důkladně prodiskutována. Jsou jiné, bardzo trudné, nezbadané do końca, neopisané do końca tematy. Máme řadu jiných obtížných, ale stále ještě neprozkoumaných a nepopsaných témat. Choć ma pan rad, znaczy, jest jeden szczegół, o którym warto wspomnieć. W ostatnich latach więcej mówi się niewątpliwie o tym, co przeżywali Niemcy po 1945 roku, ci, którzy zostali na terenach polskich. Aczkolwiek máte pravdu w tom, że je jeden takový dosť důležitý detail, a to, že v Polsku se teprve v posledních letech podrobněji mluví o tom, co vlastně prožívali nebo jaké byly osudy těch Němců, co v Polsku po roce 1945 zůstali. Mm-hmm. Děkujeme. To co, děkuji. To co, přechodíme v kuluáry. Bardzo państwu děkujeme za pytanie. Velice vám všem děkujeme za dotazy. A może by się tłumacz przedstawił. Ano, tak jmenuji se Martin Veselka a ty texty jsem překládal já, takže kdo by měl jakoukoliv výtku k těm textům, tak to není na autora, ale na můj překlad, jde to na můj vrub. Wspaniały autor, bo nie tylko tłumacz, ale też wspaniały autor. Dziękuję, Martin.